Witam serdecznie w pierwszym odcinku z gry Dead Island, jak już niektórzy może zdążyli się domyśleć. Z tej strony Propel Games Channel TV i właśnie na tapetę rzucimy sobie dzisiaj grę Dead Island. Grę, która naprawdę jest bliska mojemu sercu od kiedy ją posiadam. Nie no, dalej ten znaczek widzę, a nie będę się męczył, żeby coś zobaczyć. Zostało wybrane, dobra. Super. Nieprzyjemnie. Ale trudno. W opcjach sobie na razie muszę... Napisy włączone. Tak. Online nas nie interesuje. Sterowanie. Dobra, jest. Więc rozpoczynamy grę w naprawdę Dead Island. Dlatego nie ma żadnych zapisów, bo grałem na innym profilu na Xboxie. A teraz przerzuciłem się na ten. No graj. A, może. No. I mam dylemat, kogo wybrać. Dobra, co my tu mamy? Zdrowie 100, szybkość 100, energia 80. 100, 190, 90, 100, 100. 110, szybkość 100, energia 90. Myślę, że sobie byśmy wzięli albo Logana, albo ekspert od broni rzucanej. Broń sieczna, broń palna. Grałem tą grałem. Ale rozkminimy sobie coś nowego. Loganem też nie grałem, ale broń rzucona mnie nie interesuje. O tym nie wiedziałem. Ej, dobra, później skminię, jak będę grał sam, co to. I grew up in Knowles. Co to jest? Ale sam B. Wybieramy sama. Daddy went to prison. I was two. That's where he died. Angola. Mama didn't never recover from that. Just drank and did crack. And any random motherfucker who didn't smack her around too bad. My nana the one who raised me. She run a washateria. We lived in a little shotgun house on Burgundy. From the time I was 10, man, I want to rap. I was into old school freestyle rap. And I'd be kicking ass at them battles, bro. But man, just couldn't catch a break. Nothing caught on. So, one Halloween, I come up with, who do you voodoo, bitch? Just as a motherfucking joke, you know? Right to the top of the hip-hop charts, like a motherfucking rocket. And suddenly, I was famous. Going to the Grammys, hitting the parties. Man, I had bitches up to yin-yang. And for the first time in my life, I was making money. Shit. I was spending it as quick as I was getting it. I thought I'd made it, you know what I'm saying? That gravy train wasn't there going in. So I did another song. And another song. And nothing hit. Nothing fucking hit. Song after song, and ain't nobody give a shit. Been 10 years, man. And yeah, I can still get gigs. But all they want me to do is, who do you voodoo, bitch? I used to play the big casinos in Vegas or Atlantic City. Now it's just Reno or Laughlin. Some motherfucking cruise ship. So this gig here might be my last chance. I mean, there's some heavy Hollywood hitters up in there. If I could notice, yeah, I could be right back up on top there. You know what I'm saying?
No, wysłuchaliśmy historyjki. Jeszcze poczekam, aż przeminie biografia postaci do końca. No. Czy to jest sens w ogóle, żeby czekać? No tyle już czekałem, to jeszcze poczekam. No to może coś o samej grze teraz. Świat widzimy z perspektywy pierwszej osoby, a za sam produkt odpowiedzialna jest grupa Techland. Gra opowiada o zombie, głównie o zombie, o wyspie opanowanej przez zombie, w której musimy postarać się przeżyć. Jedną z czterech tych postaci właśnie. A co najlepsze, gra jest produkcją polską, a jest naprawdę dobra. Co by to jeszcze można było powiedzieć? Nie wiem co teraz gadać, bo ja w to grałem troszkę rzecz nie patrząc dawno temu. I będę... O! Skończyliśmy i jedziemy z tym koksem. Może jeszcze dodam, że gra została wydana na komputery PC oraz PS3, no i oczywiście na Xboxa, w którym gram. Nie jest dość krótka. Nie jest krótka, ale nie jest też długa. Więc troszkę zabawy nam na pewno. To jest prolog. Teraz patrzymy, co bohater po ostrej imprezie przeżywa. Nie no, nie po ostrej, ale po... Ale na pewno po jakimś... Nawet po imprezie, jak to są jeszcze Hawaje, to średnia apteczka. I coś czuję, że chyba mi to za szybko lata. Coś czuję, że będę musiał to zmienić. No, i lepiej. Jak ja sobie przypominam, jak pierwszy raz miałem kontakt z tą grą, to naprawdę ja miałem taki banan na twarzy i byłem tak zadowolony, że mogę zagrać w to cudo tak naprawdę. No ale było, minęło. W prawym dolnym rogu mamy mapkę, która wskazuje nam, gdzie mamy iść. Strasznie przydatna w grze. Co my tu mamy? Kibelek. Tu włączamy latareczkę. Co się będziemy... Co będziemy oszczędzać? Ale wyłączę. No, co mnie trujesz? A. I im bliżej środka trafimy, tym mocniej, tak jakby tym więcej wyważamy tych drzwi. Też fajnie wprowadzone. Tak naprawdę Polska może słynie z gier, które jak już wychodzi jakaś polska gra większego studia, lepszego studia, tak bardziej renomowanego, czy nawet jakaś kontynuacja serii, to i jest to polska oczywiście gra, to
wiadomo, że ta gra będzie dobra. Tak samo na przykład Wiedźmin. Jedynka była wspaniała. Dwójka również, chociaż w dwójkę się tak nie... dwójki tak nie ogarniałem. Nawet jej całej nie przeszedłem. Mamy bieg. Nawet dwójki nie przeszedłem całej. Tylko tak na, bardziej na początku. No i... A teraz naprawdę jak dwójki nie przeszedłem, to może sobie ją odświeżymy nawet razem kiedyś. Odświeżymy, może sobie w nią razem zagramy kiedyś. Ale czekam na trójkę Wiedźmina, która wychodzi w październiku, o ile dobrze mówię. What's in here? Chwilę, ja tu nie skminiłem wszystkiego, wy już mi każecie do windy włazić. Naprawdę, pieniążki w tej grze się niekiedy przydają. A mamy dużą, dość dużą możliwość interakcji ze światem. Naprawdę ładnie to wygląda. Nawet mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że wygląda to jak w Far Cry'u. Gra troszkę starsza, ale naprawdę... ładnie, nawet pięknie to wygląda. Oczywiście nie mamy możliwości pójścia sobie tam, czy tam, czy tam. Ale wygląda to naprawdę... dobrze, jak na 2011 rok, w którym zostało to wyprodukowane. Skinuję jeszcze, będzie ciekawie. O coś. Bohater chyba za dużo jadł. O, jak pieprznie to ino raz. I tu miał bardzo wielkie szczęście. I can see you through the camera. Feeling all right, mate? No shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. No, właśnie, więc tu jest dupę i nie odwstydzi. You need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Zachraniamy szybko, żeby zombie nas nie dopadły. Nie w tą stronę. Biegnij! No, jest dobrze. Myślałem, że mi energii zabraknie. Nieprzyjemnie. No jak widzieliśmy, nasz bohater nieźle dostał w papę od zombiaka. I czekamy na wczytywanie kolejnej części prologu. Dobra, ale ja nie jestem zarażony. Dobra, i teraz... gra jest zatrzymana. Cieszę się, ale chciałbym... nie wiem, gdzie mam punkt kontrolny, żeby będę grał. A nie, już był punkt kontrolny, dobra. Więc nie będę już dalej
przechodził. Wrócimy sobie w tym do gry w następnych odcinkach. No i dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków z Dead Island, jak i do innych gier na naszym kanale. No i na razie. Do usłyszenia.